mam coś! Masz coś? Jest sygnał, czekaj, czekaj, tylko się przywitamy. Cześć, ja jestem Dominik i witam was ponownie na moim kanale. I właśnie straciliśmy sygnał, ziom. Coś nie tak, czekaj. Jest. Jest, dobra, za chwilę zaczniemy kopać. A w dzisiejszym odcinku będziemy szukać różnych rzeczy właśnie za pomocą wykrywaczy metali razem z Mikołajem. I w dzisiejszym odcinku sprawdzimy, ile pieniędzy uda nam się uzbierać na takim, jakby to powiedzieć, złomie, metalach i tak dalej. Ponieważ pomoże nam pod koniec mój dziadek, który teoretycznie się na tym powinien znać. No bo wiecie, po prostu to jest dziadek. I zapytamy się go po prostu, na ile pieniędzy wyceni nasze łupy, o ile w ogóle cokolwiek znajdziemy. A wydaje mi się, że znajdziemy. Jak widzicie, jesteśmy w lesie, cały las jest dla nas. Więc dzisiaj zrobimy sobie po prostu przeszukanie. Chciałbym wam tylko przypomnieć o subskrypcji tego kanału jeszcze przed rozpoczęciem. Tak, możesz zacząć kopać, Mikołaj. Łapka w górę oczywiście, jeśli chcecie więcej takich filmów z jakichś naszych dziwnych przygód, gdy na przykład szukamy rzeczy wykrywaczem metali. Koniecznie dajcie znać. Dajmy na to, że ile tutaj zostawiam łapek w górę, Mikołaj? 40-30 tysięcy? Coś w tym stylu, więc zostawcie tutaj po prostu łapkę w górę. Jeśli zobaczymy, że film wam się podoba, to nagramy dla was kolejną część właśnie z szukania różnych rzeczy. Stary, mam coś. Mam monetę! Już znalazłeś? Kurde, słuchajcie, mamy pierwszy łup. Więc słuchajcie, generalnie Mikołaj wykopał taką małą dziurkę i mówi, że masz jakąś monetę, daj mi ją zobaczyć. Daj mi ją zobaczyć. Weź sprawdź. Ej, ale to jest fajne. Ja szukam, czy tu jest dalej monety są. Weź zobacz. My dopiero co wyszliśmy z domu, tak naprawdę chcieliśmy właśnie gdzieś tutaj iść w okolice, włączyć wykrywacz. I słuchajcie, mamy już pierwszy łup. Sam początek odcinka i mamy monetę i Mikołaj mówi, że coś jeszcze tutaj widać. Weź to przeanalizuj. Jest druga! Pokaż. Taka sama jakby. Pokaż. Malutka bardziej. Pokazuj. Czekaj, co to są za monety? Szukamy tutaj czy lecimy dalej? Co to są za monety? To są polskie? Nie, ta jest jakaś chyba francuska. Jak francuska? Co tu ma robić francuska moneta, ziom? Pfennig. Pfennig? No takie coś, jest coś takiego? Dobra, Mikołaj, trzymaj monety i generalnie chowamy je do naszego worka, naszej kolekcji, który bardzo serdecznie polecam. Linki macie na dole w opisie. Możecie zakupić taki piękny worek i sami iść na wyprawę. Nie wiem, szukać złomu. I generalnie później przyjrzymy się naszym monetom bliżej razem z dziadkiem. Zobaczymy, jakie wyceni, czy też nie wyceni. Mi się wydaje, że one nie będą jakoś drogie. Bo to no, 67 rok był na tej jednej 67? Monecie. No, ta druga była kompletnie zdezelowana chyba od ziemi i od wilgoci. Dobra, lecimy dalej, Mikołaj, chodź. Dobra, słuchajcie, to my idziemy dalej szukać jakichś przedmiotów. Gdy znajdziemy jakiś sygnał na naszym wykrywaczu metali, to od razu włączamy kamerę i będziemy po prostu dalej kopać. Więc zobaczymy, co to będzie. Pójdziemy tą ścieżką prosto. No dobra. I będziemy się rozglądać. Dobra, słuchajcie, znaleźliśmy przed chwilą sygnał. Sami zobaczcie, jak najadę tutaj. Jest! To samo zaczyna, patrzcie, patrzcie. Poczekaj. Mikołaj, idź po łopatę i będziemy prawdopodobnie musieli przesunąć ten korzeń, tą kłodę. To drzewo po prostu. A jest ciężkie? Jest ciężkie, no jest. Jest nasączone wodą, jest, dobra, lecę łopatę. Jest, jest na pewno. W tym miejscu. Stary, jak to będzie jakaś śrubka. Dobra, Mikołaj, weź się. Czekaj, chyba tu. Tu chyba, bo ja tu kopałem. Tak, tutaj. Nic tu, stary, nie ma! No czekaj, kop, kop, kop! Mi się wydaje, że to było, stary, no mówię ci, tu bardziej, tutaj. No to idź po ten wykrywasz, bo tak to będziemy kopać wieki. No to poczekaj, czekaj, tu! Tu kop! Dobra. No pod tą kłodą jest, czekaj, a tu? Czekaj, czekaj, tu nie ma! Nie łapię. Tu jest coś! Kop, kop, kop! Sprawdź na pewno. No sprawdzam! Tu jest! Kurde, skąd? Słyszałeś to? Co to jest? Jest coś! A to jest tak nie głęboko? Gdzie to jest? Jest! Patrz! Co ty zrobiłeś? Co to jest? Co to jest, Mikołaj? Weź się... Czekaj, czekaj, to jest jakaś skrzynka. Ja myślałem, że my monetę, stary, znajdziemy. Albo jakiś nabój, bo naboje też są powszechne bardzo. Co to są, pierścienie to były? Kuźwa! Co jest, stary? Ale pierścienie będą na pewno jakieś super drogie. To jest... To są stare pewne... srebro, czy co to jest? Ale jak? I znowu to jest zupełnie obok mojego domu, stary, my nawet nie przeszliśmy kawałek drogi, my tam zaczynaliśmy. Wiem. Stary, a jeżeli to są jakieś pary, zakopali tutaj swoje pierścionki? Ty, no ja nie wiem. Dziewczyna i chłopak, jeden duży, drugi mały, ale na obrączki to nie wygląda, bo ta obrączka trochę dziwna, tak? No jest dziwna, a bierzemy to, do plecaka chowaj to. Dobra, chowamy to. Ale stary, masakra. Lecimy dalej, tu jest jakaś kopalnia skarbów. I co, masz coś? Czekaj, daj mi jeszcze chwilę. No idź na sam koniec tej kłody. Dookoła trzeba szukać. Dobra, słuchajcie, przeszukaliśmy tutaj ten teren dookoła tego drzewa, nic więcej nie znajdziemy. Lecimy szukać dalej. Ja, stary, nie wiem, czy my mieliśmy jakiegoś ultrafuksa, że my znaleźliśmy dwie rzeczy totalnie. Ale jeszcze jakie dziwne, moneta to jeszcze pół biedy, nie? Masakra. Chodź, pójdziemy dalej. Dobra, słuchajcie, minęła jakaś godzina, odkąd nie znaleźliśmy totalnie nic, oprócz jakichś śmieci, jakiegoś tam drewienka i tak dalej. I generalnie Mikołaj wpadł na pomysł, żebym wszedł w ten taki zagajniczek i rzeczywiście jest tam sygnał, dlatego zaczniemy kopać po prostu tam. Chodźcie ze mną. Idź, bo jestem mega ciekawy. W ogóle pokażę.
Patrzcie. Jest, jest, jest. W tym miejscu. Pokaż, w tym miejscu pokaż. Jak widzicie? Ciekawe co to będzie, jak znowu puszka stary. Dlatego to wracamy łopatę, na chatę. Bierz łopatę i zaczynamy kopać. Wiem. Masz? Co to jest? No, wow, 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 wow. Co to jest stary? Znowu jakieś dziwne coś. Jaki zegar. Jak fajnie, udało się w końcu coś znaleźć. Trzymaj, zobacz, kopać tu jeszcze? Pokaż, czekaj, co to jest? Jak to jest jakiś... Bardzo czyste w ogóle mi się wydaje, to znaczy nie, no jest trochę wykrzywione. Jest trochę zardzewiałe, ale ale jest. Czekaj, ja, do czego to służy? Ja to kojarzę, stary, jakieś, no? To jest jakaś część z motoryzacji na pewno. Tak? Dobra, to ja pójdę, stary, jeszcze powykrywać, bo może coś jeszcze jest w tym samym dole. Dobra, szukaj, szukaj. Czekaj. Badaj, badaj. Czekaj, tu nie, tu nie, tu. I co to może jest być? Jest coś! Co to jest? Znowu! Kolejna masz część! Masz rację! Śrubka tym razem! Jakaś zębatka bardziej! Jak dobrze! Zębatka? No! Pokaż, pokaż, pokaż. Później zobaczymy co mój dziadek na to powie, ale na serio mega fajnie, czyli to są rzeczywiście części mega od jakiegoś... Dobrze, stary. Być może motoru. Słuchajcie, mega satysfakcja, ciekawe, mega satysfakcja, chodź. Dobra, słuchajcie, przenosimy się w trochę inny teren, teren taki piaskowy, być może znajdziemy tutaj też trochę innych rzeczy, ale najciekawszą rzeczą jest to, że tam w tle mamy bunkier, bo właśnie teraz się tam udamy, zrobimy przeszukanie z naszym wykrywaczem oczywiście. Dobra, bierz Mikołaj łopatę, lecimy na bunkier. Dobra. Mam nadzieję, że znajdziemy coś ciekawego. Chodź. Stary, na bank tam będą skarby. Idziemy. Dobra, słuchajcie, generalnie to jest drut kolczasty, mam nadzieję, że mi się nic nie stanie. Wchodzę generalnie na górę, na dach. Zobaczymy, czy coś tam będzie. Uwaga. No tam trochę ziemi jest, trochę roślin, więc liczymy na to, że coś znajdziesz. Dobrze, dobrze, prawie to miałeś. I jak jest coś? Czekaj. Ja pierdzielę. Co jest? Stary, ja idę do ciebie. Chodź tu, chodź. Idę, idę. Zio, patrz to. Naboje. Co? Chodź. O k***a. Pokaż to. I tu są rozsypane. Tak nie. Stary, czy tu ktoś strzelał? To nie mogło być niedawno. I one są tak rozsypane, jakby nikt ich nigdy nie zebrał. Patrz, tutaj jest w ogóle ogień. Wiem, wiem. Ognisko, ktoś tu sobie musiał. Zauważyłem. Są jakieś. Ale pokaż butelki. Te łuski. Są butelki. A te łuski mega nienaturalnie tu wyglądają, ziom. Strasznie nienaturalne. One są świeże, stary. Ja się boję być na tym bunkrze. Ja się nie znam, stary, na tych rzeczach, ale wydaje mi się, że musimy stąd iść. Tak, chodź, zejdziesz jeszcze tam no. Do wejścia i zobaczysz, czy może coś tam jeszcze leży. Dobra, to ja idę. Stary, tu jest mega creepy. No właśnie widzę, że tu jest mnóstwo szkła w ogóle. Idź tam, idź tam. Podać ci wykrywacz metali? Daj, podam ci, podam ci. Szukam pod tym chem. Tak, szukaj pod tym chem. Rzuć go. Rzucam, uwaga. Wtedy będzie mega fajnie. Jest coś. Co masz? Jest coś, stary. A to jest mech. Pod mchem. Pod mchem. Weź tam wykop. Klucz. Do czego? Idę tam do ciebie, ziom. Idę chodź, tam, idę chodź, tam. Chodź, dalej, chodź, stary, tu nie ma nigdzie wejścia do tego klucza. Czekaj, czekaj, cicho bądź, jesteśmy w jakimś bunkrze w ogóle. I co, i nie ma tutaj nic. Spróbuj to jakoś ogarnąć, bo może ty znajdziesz. Dobra, dobra. Ja szukam dalej, stary. Dobra, tu nie ma klamki w ogóle do tych drzwi nigdzie. Szukam dalej. Czekaj, czekaj, czekaj. Stary, ty na czymś stoisz. Gdzie? Czekaj. Gdzie stoję? Tutaj, stary, mnóstwo rzeczy tu jest. Tu jest coś. I tu boję, stary, być w ogóle. Cicho. Tej, a co jest tutaj jakaś mina, ziom? Kłódka. To do tego jest ten klucz. To jest na bank, stary, od tych drzwi. Tylko teraz tutaj nie ma klamki, nie? Ja pierdzielę. Zostawiamy to im tu? No, nie, bierzemy to do dziadka. Dobra, słuchajcie, przeszukaliśmy ten bunkier, znaleźliśmy kłódkę, klucz i jakieś łuski na górze. Nic więcej nie chcieliśmy w sumie szukać bardziej. Wydaje mi się, że jeszcze byśmy mogli coś znaleźć, aczkolwiek już nic nie łapało, nie? Już nie było żadnego sygnału, co tam sprawdzam? Nie, sprawdzam, ale normalna kłódka, dobra. Dobra. To jest stara. Dobra, i słuchajcie, my lecimy teraz dalej. Szukał cały czas piaskiem. Piaskiem idziemy. Piaskiem, piaskiem. Idziemy piaskiem, jak coś znajdziemy, to od razu dajemy wam znać. Dobra, słuchajcie, zmieniliśmy znowu teren. Tym razem jesteśmy nad taką rzeką. Kolejny nowy teren, więc liczymy na to, że znajdziemy kolejne nowe rzeczy. Na poprzednich piaskach znaleźliśmy jeszcze jakieś śmieci i jedną bardzo fajną monetę. Postanowiliśmy, że już nie będziemy tego nagrywać, ale znaleźliśmy jakąś monetę. Wydaje mi się, że ona jest bardzo starożytna. Co... Oła! Kuźba! Ziom! Ziom! Znąłem się, stary. Ziom, spadłeś, kuźwa! Ale mnie boli. Ja pierdzielę, dobrze, że wykrywasz nam do rzeki, chociaż nie wpadł. Coś ty zrobił znowu. Ja pierdzielę. Tam jest jakaś butelka w tym bagnie. Jest. Weź ją podnieś, może jakiś... Kurwa! Co? Ziom, co to jest? Ale stary, on ma dziury. Ziom, to jest... Jakiś, może strażacki, czy może jakiś wojenny? Mi się wydaje, że... Co to? To są dziury po kulach? Nie, to są rdza chyba to jest. A może po kulach? Może rzeczywiście jakieś wojenne? Daj mi to tu bliżej. Nie, ale bez kitu, oprócz tej puszki, to tutaj jest kolejny śmieć jakiś,
To ten hełm jest genialny, ziom. No to jest genialne znalezisko, on ma dziury. Jest cały mokry, co prawda, od tej rzeczki. Ale no generalnie, no nie wiem, co mój dziadek na to powie. Bierzemy to na bank, bierzemy to stuprocentowo. Nie ma tu żadnych napisów? Napisów? Może dziadek będzie wiedział, o co chodzi. No może. Dobra, Mikołaj, plan mamy następujący. Robimy szybkie przeszukanie wzdłuż tej rzeki. No. Miejmy nadzieję, że coś znajdziemy, bo w końcu rzeka różne dary może nam tutaj przynieść. Ja bym szedł do chaty, stary. Tak, i pójdziemy do chaty, jak się ściemni. A ściemni się niedługo. W ogóle wszystko w porządku z tobą? No boli mnie noga tylko. Dobra. No to tak jak mówię, zrobimy szybką rundkę. Dobra, lecimy. Trzymaj ten hełm. No, zostawmy go tu. Mikołaj, a my zabraliśmy w ogóle zapasową baterię? Do wykrywacza? Ona już ma low, wiem. Wiem. Kurde. Pusto. Totalnie pusto. Co masz? Jest bardzo tyci sygnał. Idę. Czekaj. Idę z łopatą, stary. Masz coś? Nie wiem, czy słyszysz, ale jest wyjątkowo cichy. A zobacz nogą. W tym miejscu. Kopnij nogą, bo może jest na wierzchu gdzieś. Dobra, no jest. O, o. Dobra, 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 kopię. Czekaj, daj, wyrzuć to. Dobra, kop. Czyli to nie była sprężyga, no bo to był plastik. To też nie, bo to papierek jakiś. No to na pewno nie. Kop dalej, kop głębiej. Co? Ja tego nie widziałem, ziom. Wow, kuźwa. Jakie nie. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Ja nie chcę nawet chyba wiedzieć, co to jest. Otwieraj tą puszkę. Słuchajcie, znaleźliśmy puszkę. Strasznie starą. No dawaj to. Co? No dawaj to, pokazuj. O kur... Mogę wysypać? Mogę wysypać? No wysyp. Monety. O kur... Więcej, kuźwa! No mówię ci! Kuźwa! Co jest? Ja pierdzielę! Pokaż. Już nie chodzi nawet o te monety, ale my stary jakieś zdjęcie znaleźliśmy. Co to są za ludzie, stary? Okulary! Te takie stare bardzo. Bez szkiełek. A to nie są dla jakiejś laleczki? Okularki? Ja nie wiem, nie znam jakiś się. Jakiś łańcuszek? Stary jakiś nóż, nożyk, nie wiem. Trochę mnie to przeraża, stary. No mnie też strasznie to przeraża. Chowaj te wszystkie rzeczy, co tu są i lecimy, stary, do domu. Ja już mam dość, ja mam dość, mam dosyć ją. Chodź. Dobra, słuchajcie, ja sam nie wierzę, co my znaleźliśmy. Idziemy z tym wszystkim teraz do dziadka, dlatego widzimy się u mnie w domu. Zapytamy się dziadka, na ile pieniędzy wycenia nasze łupy dzisiejsze. Miejmy nadzieję, że na dużo, aczkolwiek wątpię mimo wszystko, bo to jednak nie były jakieś mega antyki, ale było na serio mega ciekawie. Lecimy! Dobra, dziadek, więc przychodzimy do ciebie z prośbą o wycenę naszych przedmiotów, które dzisiaj znaleźliśmy w lesie i nie tylko w lesie. Byliśmy też nad rzeką z wykrywaczem metali. Dlatego mamy nadzieję razem z Mikołajem, że trochę pieniędzy uda nam się dzisiaj zarobić. I dlatego mamy tutaj worek naszych przedmiotów, które znaleźliśmy. Zacznij od tej małej kieszonki. Od tej małej kieszonki, czyli zaczniemy od monetek i określił może, jaki to jest rok i tak okulary dalej. Okulary musisz mi dać, albo co? Proszę. Tutaj masz te, masz tutaj. Co? I weź. Ja tu nic nie widzę, przez co? 1867. O kurde, skąd to macie? No byliśmy w lesie. Znaleźliśmy w lesie. Znaleźliśmy. Ale tam pieprzycie. Nie, serio? Naprawdę. W lesie znaleźliśmy. No nie wiem. Droga jest, jak myślisz? Nie wiem, no może być trochę droga, bo tu... Ile myślisz? Kurczę. Ty, my to znaleźliśmy, stary, obok naszego domu. Wiem o tym. Dziadek jest w szoku już. A to jest dopiero pierwsze znalezisko, dziadek. To jest pierwsza moneta, mam tu jeszcze kilka innych. Co ty pieprzy? Na serio? I ile, dziadek, myślisz mniej więcej? 500 zł. 500 zł? Tak, przez rocznik. No. Lecimy dalej w takim razie. Dobra, jest jakaś kolejna, dziadek. Co to znowu jest? Nie wiem, weź to sprawdź, bo my w sumie z Mikołajem nie sprawdzaliśmy tego. A nie było to tam na tym cmentarzu? No było przy cmentarzu. No? Przy cmentarzu znaleźliśmy te monety. Ale przy tym... Przy tym najstarszym, gdzie są te trzy takie nagrobki stare. Po niemiecka. Normalnie jest swastyka na nim. No jest niemiecka. 1942. Tak. To wojenne. No. Ile wyceniasz? 200. 200. 700 zł mamy. Zmieniamy trochę kategorię. Są jeszcze kilka monet, ale znaleźliśmy takie coś. Nie wiemy za bardzo, od czego to jest. Mi się wydawało, że od motoru jakiegoś. To pewnie może być po prostu złom. Nic nie warty, aczkolwiek dziadek wyceń. Nie wiem, co to jest. To ktoś może jako anty gdzieś do czegoś. Anty? To jest. To tak jakby był od temperatury wody. No co mam ci wycenić? To co dla jednego jest nic niewarte, a dla kogoś ktoś zbiera, czy tam. Prawda. No dobra, no to w takim razie powiedzmy, że nic nie warte. I lecimy dalej. Dobra, to w ogóle znaleźliśmy w tym. Przy bunkrze. Jest kłódka od bunkra. Chyba od bunkra nam się wydaje. I jeszcze tutaj powinien być zestawu klucz. Kluczy? Jest. Był też.
Ale to nie ten, do tego. Jak nie, do tego, no znaleźliśmy to obok siebie. A i kluczyk od tego, no to jak, no na pewno pasuje. Kurde, no to co? To... Nie, pasuje. No. Po 10 zł. Po 10 zł, czyli 20 zł więcej mamy. No, dobra. No widzisz, już macie. To jest w ogóle coś niesamowitego. Co to jest? To też tego? Tak. To jest coś niesamowitego. O kurde. Dwa pierścienie to są. Obrączki? Tak. Jedno jest jakby obrączką, a drugie ciężko określić, bo ma taki drewniany wzór na sobie. Ale to tam takie... Na oko? Ale tam... po 20 zł. No, dobra, to dawaj to. No. Czyli 40. I wyjście za ty, to maszyna będziecie szukali? Tak, no. Tak. Znaleźliśmy bardzo dużo naboi. O kurde. I te naboje nie były zakupane, co najlepsze. Tak. Wydawało nam się, że to świeża akcja jest tak naprawdę. Tutaj jakaś. Ja, ty tu mi kurde, że gnoju od czego to są naboje? Nie wiem. My znaleźliśmy je, tak Mikołaj mówił, że one nawet zakopane nie były. Ale kaliber chyba duży broni musiał być, jakiś akasz. Nie wiem. Dziadek, oceń to, co to jest. Ja tam się nie znam na tej broni. Jaką wartość? Po złotówce. Po złotówce za jedną szukę. No dobra, no. To jest ta fajna monetka. O, to jest ta monetka, która najwięcej pytań nam tak naprawdę dała. Czekaj, tutaj jest jakaś piątka, widzisz? Czyli to symbolizuje, że to co, jest pięć. Tam, no pięć jest. No. Czyli wartości pięć? Republikę. No jaka? Nie wiem. Mi się wydaje, że Francja to będzie. Oni mają takie popiersia dane. 200 zł. O kurczę. I co to jest za hełm? Nie wiem. Czy to jest strażacki, czy coś? No, też mi się wydawało. No ale to ja by strzelał ktoś, kurwa. Też mi się. Albo... To samo, co my mówiliśmy, to samo. No, albo ze starości, kurwa. Kurde, nie wiem, dziadek. 10 zł. Dobra, dziadek, i ostatni przedmiot. No. Dreszcze, ciary po prostu. Uciekliśmy do domu, jak to znaleźliśmy, ponieważ już... No bo co? No bo emocje były za duże. To, co w środku jest, trochę nas przerosło. A co w środku jest? No otwieraj, nie? Sam zobaczysz. Raz to tylko otwieraliśmy. O, poszło. Co tak różne są? Są bardzo różne rzeczy. Kurwa, masz, co jest? No mówię ci, dziadek, nie? Że najgorzej, że są to jakieś prywatne znalezisko chyba to jest. No, co to jest, kurwa? Zdjęcia. Daj do telewizji, może się poznają. No. Kurde. I to było tu włożone. Wszystko coś... razem, bo tak. Jak takie pamiątki jakieś osobiste to są chyba. No, coś właśnie. Dobrze się znaleźli? Tak, no to wszystko było w tej puszce. To jest jakaś odznaka. No nie. Zakładajmy, że ta puszka, te bajery, wszystkie różne, no są bezcenne, czy jak tam, no. No. 1000 zł. 1000 zł, tak myślałem, że powiesz. No, może ktoś siebie poznaje, pokaż się, tak? I może ktoś siebie poznaje. No dobra, więc dziękujemy jeszcze raz i trzymajcie się. Cześć! Cześć.